premierze, dzisiaj na konferencji mówił Pan o tym, jak walczyć z bezrobociem. Czy SLD ma jakiś konkretny pomysł na to? Mam tutaj na myśli chociażby składkę ZUS-owską, czy kwestię podatków od umów, tak zwanych o pracę śmieciówek. Tak, już wielokrotnie to było prezentowane publicznie i to się znajdzie w pełnym zbiorze postulatów, które będą zawarte w programie, który przygotowuje Rada Polityczno-Programowa SLD. Uznajemy za najważniejszą sprawę, za najważniejsze nieszczęście ludzi uznajemy brak pracy i brak perspektywy pracy. I tu są różne pakiety działania na rzecz edukacji, na rzecz zmiany kwalifikacji. To jest system, który od lat się nie może zmienić pozytywnie. To są działania na sferę przedsiębiorców, tam gdzie się może zrodzić to miejsce pracy. To jest w końcu wyegzekwowanie odpowiednich ułatwień ze strony państwa wobec i przedsiębiorców, i absolwentów szkół, i wobec tych, którzy się zajmują pracą dla bezrobotnych. I wreszcie to jest cały pakiet posunięć, które mają powodować, by nie tracić miejsc pracy, czyli nie tylko chodzi o obszar, w którym będzie się tworzyć miejsca pracy, bo to konieczne, ale chodzi o to, żeby nie upadały przedsiębiorstwa w wyniku kryzysu, w wyniku złej polityki, w wyniku utrudnień, jakie mają zwłaszcza małe firmy. Więc jeżeli razem te pakiety wszystkie złożymy, da się działać pozytywnie na obszar utrzymania istniejących miejsc pracy i przyrostu miejsc pracy. Ale tak jakieś konkrety, panie premierze, nie wiem, jakaś szacunkowa chociaż wysokość składki. W tej chwili jest to łącznie... Nie chcę się wdawać w określanie składki szacunkowo, dlatego że to musi wynikać z różnych dyskusji i przymiarek. Tu nie można pochopnie działać, bo można coś zepsuć, ale z całą pewnością składka jest w polu działań. A jak pan się odnosi do tak zwanych umów śmieciowych? Premier Tusk chce z nimi walczyć. No, ale ta walka mu idzie jak widać, jak pan... No, my jesteśmy przeciw tym umowom, chociaż one w niektórych sytuacjach są choćby lekkim zaradzeniem sytuacji. Ale tu rząd musi absolutnie się określić w tej sprawie, ponieważ sprzeciw rządu wobec działań na rzecz likwidacji tego zjawiska zamyka drogę do dyskusji. My chcemy likwidacji tych umów. Dziękuję bardzo.